Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. W samym początku zachęcam do subowania, także pamiętajcie do klikania co mnie w dzwonek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. A dzisiaj ze mną piwo, które wybraliście w głosowaniu na Facebooku, także wielkie dzięki za pomoc w wybiorze, gdyż miałem naprawdę duży problem ze zdecydowaniem się, co chcę zdegustować, co się napić. Tak czy jak na biurokracyjnym Deep Dark Sea mam naprawdę ogromną ochotę. Mam nadzieję, że zaraz spróbuję, znaczy w najbliższym czasie. Jopejskie dzisiaj ze mną. Słuchajcie, jopejskie wywodzące się z Gdańska oczywiście. Niedawno była jakaś dyskusja pod tytułem, czy jopejskie można ważyć gdzie indziej niż Gdańsko, bo chodziło o że Olim, że Storunia i tak dalej. Słuchajcie, dziwna dyskusja, w ogóle jakaś trochę kretyńska, ponieważ z tego względu, że mielibyśmy się zastanawiać na przykład, czy Vermonty można ważyć tylko gdzie, tylko w Vermoncie. Vermonty czy New England IP można ważyć gdzieś indziej, aniżeli tylko w Vermoncie. No byłoby to głupie, chyba nie uważacie, byśmy nie mogli ich na przykład teraz w Polsce ważyć albo indziej w świecie. Bez sensu, nie. Kto ma ochotę, kto ma technologię, kto ma pieniądze, kto ma możliwości, niech robi, niech waży, tym lepiej dla nas, fajnie. Znakomicie, że taki styl piwa po prostu powrócił, także tym bardziej trzeba to docenić. Piwo jopejskie, jak już mówiłem, wspomniałem, styl wywodzący się z Gdańska, prawdopodobnie od połowy XV albo początku XV wieku już ważony, początkowo z zamysłem jako lekarstwo. Słuchajcie, to było lekarstwo, to było tak gęste, około 50 belgie w końcu, że miało służyć jako po prostu syrop, które miało powodować na przykład zdrowienie, no po prostu nic więcej. Taki był jego zamysł, skondensowany, ziołowy, słodki, alkoholowy, wszystko zabić, co było można złego zabić, także oto taki był zamysł. Co ciekawe, doczytałem chyba na Wikipedii, że Jopenka jakoś tak nazywano gdzieś na Pomorzu, po Kaszubsku też generalnie, ciepłe okrycie wierzchnie. Tak słyszałem, tak doczytałem. Też swoją drogą ulica obecnie Piwna, wiodąca do Bazylijki Mariackiej, przepiękna moja kochana ulica w moim ukochanym, ulubionym Gdańsku, nosiła kiedyś nazwę Jopenbierstrasse. Tak też doczytałem na Wikipedii, także mega fajna sprawa. No widzicie, takie tradycje były, szkoda, znaczy Piwna fa dobrze się nazywa, ale mogliby nazwę ulicy Jopejskiej dziś nadać, tak po prostu. Słuchajcie, co mamy? 28.11.2008, premiera, bardzo ładnie. Piękna transkrypcja, butelka, zapakowana, zaraz wam rozpakuję, pokażę. Na dole numeracja ręczna robiona, ile wyszło w tych butelek, u mnie sztuka 3218, także super. Tutaj z tyłu opis. Wystarczy łyk jopejskiego piwa, by przenieść się do XVII-wiecznego Gdańska, gdzie wrzask mew, śpiew karczmarzy oraz tłum kołaśliwych kupców zagłusza pracę lokalnych rzemieślników. Tam za rogiem, na Jopenkoase, przy stosie dębowych beczek, gdzie zewsząd dobiega zapach przypalonego chleba i smolistej melasy, stoi tajemnicza postać z lunetą w ręku. Zapewne dziś Jan Heweliusz popełniłby kolejne browarnicze arcydzieło. Słuchajcie, on też ważył jopejskie właśnie. No tutaj, 45 belgie, no po prostu miazga i tylko 8,5% alkoholu. Niesamowite, naprawdę niesamowite. Rozpakowujemy to dzieło sztuki. Oto jak wygląda. Na wszystkich zdjęciach, jakie widziałem w internecie, ta butelka wydawała się taka duża. Ona jest tyci, ona jest malutka, ona jest słodka. No, przyłożę, co powiem, twarz dla skali. Przyłożę do twarzy dla skali, żebyście widzieli, jak to wygląda. No, także 0,1 tylko, ale no, samo opakowanie, po prostu gracja. Ja zrobię mały wstępny filmik, tak żeby było widać. No i co? Chyba warto się wziąć za ten temat tutaj, będziemy rozpakowywać. Piwo jopejskie to wschodzący król piw, eliksir smolisty syrop, którego nie porówna z innymi piwami. No na pewno nie porówna. Bardzo, bardzo ładnie. Jan Heweliusz, opis. Bomba, naprawdę o nim się postarał, widać było, że mi zależałoby zrobić coś jedynego w swoim rodzaju. Brawa, naprawdę brawa. Ja spróbuję to zaraz rozpakować. Okej, okay, udało się odpakować. Nieco znowu oczywiście wszystko zabrudziłem, ale myślę, że było warto. Jak tu się pachnie. Pieni, a jak pachnie. Jak pachnie. Szklaneczka 01. To co? Lecimy troszeczkę. Dzisiaj będzie mały start. Ale gęściocha. Ale gęściocha. Niesamowite. Słuchajcie. No po prostu wygląda faktycznie jak syrop, ale pachnie. Jak pachnie. O w mordę. No w mordę. Niesamowicie. Słuchajcie, zioła szwedzkie, ale takie wybitnie smaczne, doprawione dobrymi takimi eliksirami, nie wiem, miodem pitnym co nieco.
nalewką, orzechówką. Pigułówka. Do tego czuję tutaj pigułówkę. Naprawdę aromat pigułówki, orzechówki, miodu pitnego, także nieco gryki, ale ziół, no po prostu ziół przepysznych, tych najlepszych, szwedzkich, takich, po których człowiek by się nie zżygał w żaden sposób. Najlepsza średniowieczna apteczka, medyk, po prostu tam jakiś tam Giovanni Medici, czy jakiś tam, nie wiem, słuchajcie, wymyślam oczywiście. Ale pachnie, no po prostu bomba. I jest taka gęściocha, słuchajcie, szkle. Wygląda niesamowicie jak oblepia. Ale ekstrakt, po prostu ten aromat tutaj po prostu no, wyzwala nieprawdopodobne naślinienie w mojej jamie ustnej. No, wybitnie pachnie, naprawdę, wybitnie. Oh. Łyczek bierzemy, próbuję. Minęła dłuższa chwila. Musiałem powalczyć z tym, co poczułem na języku i na skupkach smakowych. Ekstraktywne, potężne, ale naprawdę potężne. Czuję taką przyjemną spaleniznę, ale taką rozrzedzoną tą słodyczą, ziołami. No, cudownym jakby aromatem ziół szwedzkich, miodu i orzechówki. Orzechówki, ale coś takiego aromatu po smaku pigwówki. Taki przepyszny, naprawdę melasy. Śliwkowe. Rodzynkowe. Takie nieprawdopodobnie po prostu silne, no ekstraktywne. 45 Belgii to jest jednak. To jest niesamowita moc, a także dopalenie tego, co tu czuć. I mam wrażenie, że jakby to piwo chciało mnie pochłonąć, chciałoby mnie zjeść po prostu. Nie lubię tak ciąć filmu jak teraz, a naprawdę musiałem, bo zastanawiam się nad tym, co jeszcze czuję. I wychodzi mi na to, że chleb żytni, ale tego przypieczona skórka, taka chrupka już, karmelowe, takie toffee nuty, coś ten deseń. Winogrona, ale winogrona nie białe, raczej czerwone, czerwone winogrona. Miód, ta goryczka, ta paloność po prostu tutaj. Ekstrakt, czuję, mi się wżera wszystko. Trochę kwaskowate, nie jakoś bardzo mocno, ale trochę kwaskowate. Jest to na przemian ze słodyczą, goryczką, tą całą masą ekstraktywnych smaków, ziół, naprawdę potężnych ziół. Czuję się, bym właśnie trochę jakieś, nie wiem, zioła szwedzkie, no nie wiem dokładnie, co tam jest, ale wyczuwa się to, naprawdę solidnie się to wyczuwa. Nie, no jest fascynujące to piwo, naprawdę trzeba przyznać. Aż chyba nalałbym sobie jeszcze zaraz więcej, ale chciałem zrobić małe krótkie intro. Także słuchajcie, podsumowując, kto ma okazję, nie kupuje. Mało, jasne, 0,1. Chętnie bym wypił naprawdę więcej, z przyjemnością. Przepyszne, unikatowe. Dużo tego nie ma, jakby nie patrzeć, także próbujcie, polecam. Drogie, no jasne, drogie, ale swoją drogą myślę, że taki unikat, warto wydać te pieniądze, spróbować. I godne polecenia, po prostu. Browar Olimp, świetna robota, odtworzenie takiej receptury, takiego stylu, zrobienie tak ekstraktywnego i smacznego, złożonego piwa, to nie jest, kurde, łatwa robota. No po prostu nie jest, no. A sobie doleję troszeczkę. Delikatnie, delikatnie. Jaki syrop? Syrop taki właśnie bronchikum co nieco. No wybitnie, takie orzechowe, miodowe. Trochę jakby gryki, ale takie ziołowe, no kwieciste też w pewien sposób. Fascynujące, złożone, kochani, do polecenia. Do polecenia, po prostu biegiem po to piwo. Z czystym sercem wam to mówię. Do miłego zobaczenia, subujcie, oglądajcie inne filmy i trzymajcie się. Cześć!